Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maged. Witam was w kolejnej bitwie na liście do bitew miesiąca. No i moi drodzy, tym razem mamy niszczyciel. Już od razu co rzuciło mi się w oczy, co wymaga oczywiście zganienia opierdolu krótkiego i innych takich innych rzeczy. Materiały eksploatacyjne za friko, także no ja wiem, że tego jest sporo i że kosztuje 22,5 tysiąca czy ileś tam, no ale mamy tego więcej, szybciej nam się przeładowuje, więc nie pływajcie z tym, naprawdę, nie pływajcie z tym, bo to szkoda jest waszego wysiłku. No i dobra, teraz odnośnie bitwy. Mamy, moi drodzy, bitwę na Kozaku, czyli tier 8 Premka. Za jego sterami siedzi GAD19 z klanu Whiskey on Board. No i jeżeli chodzi o matchmaking, no to powiem wam, że kolorowo tutaj nie jest, bo jest sporo dyszek. Mamy Don Scoya, mamy Baltimora, mamy Puerto Rico, także trzy co najmniej radary. Jest również Zetka z górki, także nie jakieś tam pomidory. No może być ciężko w tej bitwie, ale widziałem po screenach końcowych, że wynik jest naprawdę zadowalający, także sobie tę bitwę obejrzymy. O, troszeczkę przyciszyłem dźwięk z gry, bo ostatnio ktoś sam pisał, że za cicho nie słychać, a za głośno są efekty i w ogóle muzyka z gry, także troszeczkę powinno być lepiej. No i cóż, obejrzyjmy sobie tutaj poczynania gada na kapie. Wchodzimy sobie tutaj na B, oczywiście Kozak ma wykrywalność na poziomie 5,5, więc jest doskonałym łowcą dedeków. Mamy Asasio, które no nic tam nie zrobi, mamy Jutlanda i mamy Zetkę, także no my jesteśmy tutaj low tierem w tej bitwie. Asasio jest w dywizjonie z Massachusetts i ktoś już tutaj na tym kapie do nas przypłynął. Zobaczymy, kto tutaj jest, coś się może tutaj fajnego wydarzyć. Masa płynie w tamtym kierunku, więc obstawiam, że Asasio będzie też się kierowało raczej na A. Byłoby śmiesznie, gdyby przypłynęło tutaj, no bo torped na nas nie ma. Rozstrzelać możemy go raczej my szybciej niż on nas. Mamy więcej artylerii, mimo że jego bije całkiem przyjemnie, no to raczej tutaj... O, jest coś nas, jest Asasio. No pięknie, bajka. Jedziemy z towarem. W pierwszej salwie Asasio rozwaliło nam silnik. Idzie dymek. No, torped się bać nie musimy. Poszła za to wiącha w Asasio. No i pół hapsa nie mamy. No 8000 z 18, także no nie jest dobrze. Dostajemy jeszcze parę pestek i robi się 9300. No i połowa HP nam zostaje po pierwszym starciu. Dym za półtorej minuty. Mój Boże, jak długo. Strzał taki na pałę, raczej pokazujący, gdzie okręt stoi. Ale kapa przejmujemy. Płynie do nas Kleber na pomoc, także on nam tutaj raczej z tym Asasio pomoże. No na razie ta akcja tak średnio wyszła. Mam nadzieję, że w tej powtórce mikrofon nie będzie siadał tak jak przy ostatnich, bo zauważyłem właśnie, że coś się tam dzieje. Kleber sobie ładnie cyknął przejęcie, czy tam pomoc w przejęciu, podniósł sobie szansę na pożar. No i dlaczego torpeduje Musashi, który jest na 10 km od niego, skoro on torpedy ma na 8 czy 9 km? Kozak też wypuścił swoje cztery krwiożercze metalowe piranie, ale on raczej zasięg już na Musashi miał, więc tutaj jest większa szansa na to, że torpedy dopłyną. A Sasio nas spotuje najprawdopodobniej. No i dwie pestki w Musashi od razu. Pożar zamontowany na pokładzie. Gdyby ten pożar Musashi zgasił, potem dostał rybę, to byłoby bardzo miło z jego strony. A jest chyba na to szansa. Też nie, pali się cały czas. 8500 na pokładzie u nas tylko. Jedna rybka, ale bez zalania niestety. ...23000 na liczniku. Przyspieszmy. Naprawił się Musashi od razu po otrzymaniu torpedy. Widzę, teraz poszedł dym. Na te 40 sekund możemy sobie postrzelać, używając tych naszych wszystkich rurek. I pewnie liczy tutaj gad na to, że Musashi się znowu podpali, a on jak na złość teraz nie chce. Jest pożarek. No tutaj nie ma jak go storpedować, bo zaraz płynie na wyspę, a my się zaraz pakujemy pod Puerto Rico tutaj. Jutland morduje Montanę, Baltimore morduje Bertola.
Nie będę nazwy wymawiał, bo pewnie przekręcę, to już zostawmy bez. No na razie to ta bitwa taka nieporywająca. Jeszcze poszedł dekap na Musashi. Widać, że hamuje. Torpedy puszczone tak w punkt. Trzy pożary chyba na pokładzie Musashiego. O, czy teraz te torpedy to raczej go dobiją tylko. Powinny trafić już tutaj bez problemu. 18 tysięcy. No i dwie torpedki wystarczyły, żeby zabrać na Musashimu, zabrać Musashimu 19 tysięcy i wysłać go do portu. Mamy pierwszego fraga, 63 tysiące na liczniku, moi drodzy. I jest Asashio na środku. Conqueror tam się kręci niedaleko, jest tu Rune, jeszcze w pobliżu. Flanka prawa została trochę tam przerzedzona i przez czerwonych i przez nas. Zostało zao czerwonych i u nas Richelieu, które przejmuje kapa. Czemu Asasio się świeci? Strzelił, czy co on zrobił? Kleber pewnie go świeci. Lekka zamotka i fraguje sobie Kleber. Conqueror na full hub się nadal pływa. Przyspieszmy, zobaczymy, co się będzie działo dalej. Że trzy rybeczki zamontowaliśmy na pokładzie Musashiego. Zobaczcie, co się dzieje tutaj. Mamy full HP Iowa, full HP Donskoja, obite Musashi i full HP Brindisi. W odległości, ja wiem, od kapa, no, 5-10 km. Łapie nas radar z Baltimora. Jest tu gdzieś w pobliżu jeszcze Zetka. Teraz już radar się skończył, ale widać nas po ostrzale. Zostały tylko dwa dymy na pokładzie jeszcze, więc mało tego. Biorąc jeszcze pod uwagę to, jak długo ten dym tutaj trwa. Kitakaze dokańcza Baltimora, przeciwnik ma jeden radar mniej. Nie, już nie ma żadnych radarów. No 67 tysięcy, jeden frag na razie, to tak powiem wam trochę bidnie w tej bitwie. Mamy tu Zetkę, mamy Runa, mamy Conquerora i po drugiej stronie mapy jest Jutland i Zao i to wszystko. Przejmujemy sobie kapa przy pomocy Kitakaze. Zetka chyba popłynęła gdzieś na dół mordować nasze okręty. No tutaj widzę, że gad nie wie co zrobić, czy pakować te torpedy tak jak stoi. On się zaczyna cofać, nie wiem co on tu kombinuje tym runem. I znowu próba robienia damage'u z dymu. No i tu by się ten jeden dym więcej przydał. Tym bardziej, żeby się szybciej przeładowywał, to już w ogóle byłaby bajka. Dobijamy sobie runa, mamy drugiego fraga, 69 tysięcy na liczniku. No i zostaje nam w pobliżu jedynie Conqueror. Przyspieszmy trochę, tutaj pewnie kilka salw jeszcze poleci w jego kierunku z dymu, bo jeszcze 20 sekund zostało. Akurat do pakowania z dymu to znam lepsze niszczyciele niż kozak akurat. 7 penetracji weszło z tego wszystkiego, co wystrzeliliśmy w stronę Conquerora. Na środku jest Zao już. Jest pożar na pokładzie Conquerora. No i zobaczmy, co tu Gad zrobi teraz. Czy popłynie torpedować? Bo raczej walka z Zao i z Jutlandem byłaby dosyć ryzykowna. Pojawiła nam się Zetka na I3. Gościu zamiast zająć się trochę kapami, no faktem przejęli dwa, mają czerwoni. To zamiast się zająć kapami, to poluje na naszą różową ajołę, także no... Co tu wymagać? Cały czas Gad skraca dystans, no i Zetka rozstrzelała ajołę, pięknie. 7 km do celu i poszły rybki, zobaczmy jak to wejdzie. Został ostatni dym tutaj na pokładzie. Zao ma... A nie, Zao już nie widać. Było przez chwilę widoczne, ale ma sporo tego hapsa. Dym. I plujemy znowu z artylerii głównej. Jest pożar. Torpedy idą ładnie. Jest drugi pożar na Conquerorze. Ale Conqueror się odwraca, bo zobaczył, że ktoś do niego z dymu strzela. Dwie torpedy, przynajmniej jedno powinien przyjąć. Raz. I dwa. Dwa zalania. Pięknie. Dwa pożary na pokładzie Conquerora.
No i kozak domordowuje tutaj pancernik. Szkoda, że nie weszło dewastujące, bo było blisko. No i podskoczył nam damage do 119 tysięcy. Mamy 3 fragi w tym momencie. I będziemy sobie chyba pędzić teraz razem z odpaloną dopałką na... No B, nie, jednak nie. Została na full hubsie Zetka. Obity Jutland i bardzo mocno obite Zao, które jednak może nas jedną salwą zdmuchnąć, jakby dobrze przycelowała. Kitakaze walczy z Jutlandem. Kitka ma więcej hubsa, to powinno... O, solidnie dostał. Ale Zetka tu gdzieś jest... Nie, Zetka jest jeszcze dosyć daleko od kapa. No jakby to chciało wejść, to Jutland jest w porcie. Za mało, ale może ta salwa dokończy gościa. Dokończyła, udało się dobić. Mamy 4. fraga w tym momencie, 120 tysięcy na liczniku. Zapewne ten wynik ostateczny, który widziałem pod względem bazowego expa, trochę podbiły te przejęcia kapa, bo tutaj mamy już 2. I widzę, że gad wchodzi na 3. kapa teraz na przejmowanie. 1700 hapsa na Zao. To widzę próba przerzutu nad wyspą i na 10 km mamy Zetkę, więc... No coś się spieprzyło w tych powtórkach z tym śledzeniem pocisku. Niestety nam tutaj nie przyleciały te... Nie trafiły te pociski. Lecą torpidosy. Zao weszło w kapa. Ja bym zaryzykował, założył po pancerze, bo on jest na pierdnięcie dosłownie. Chociaż w sumie mógłby je odbić. To może jednak lepiej walić z obeków. Pierwsza jest Zetka wyświecona. No i robi się niemiło. Płyną rybki z Zao. 2800, ładna salwa. Czy on wpłynie w te torpedy? Nie. Dostał. Ho, ho. O, piękna salwa za 3000, no i na Zetce zostaje 2900, mamy 6800, więc możemy to sfragować jeszcze, tylko że zaraz wejdziemy za wyspę i niestety nie będzie bicia na ten okręt. Jeszcze dostał torpedę Zao, pięknie, pięknie wykończone, 145 na liczniku i Kraken, moi drodzy, no i gonimy szybciutko za Zetką, mam nadzieję, że nie ucieknie na tyle daleko, żeby gat jej nie złapał. Jest Zeteczka. Jeszcze splażowała, och, jak mi przykro, ale po co torpedy, po co te torpedy, szkoda czasu. Kończ waś, tylu oszczędź. I mamy 6. fraga, moi drodzy. 145 tysięcy na koncie. Przepraszam, 140... Nie wiem, co się dzieje z mikrofonem. Z racji tego, że widzę tu na odczycie, że mikrofon znowu wariuje, to już nie będę komentował listy, także tutaj już obierzcie sobie sami, żeby nie psuć ostatecznego efektu z tej bitwy. Coś może przez to, że tak w taki sposób wrzucam screeny, potem wariuje, ale ja to spróbuję naprawić jakoś. Także z mojej strony na dziś to wszystko, do usłyszenia i na razie.